Witam państwa. Chciałbym się teraz połączyć z panem posłem Szymonem Szynkowskim Welsenk. Halo, halo, panie pośle, czy pan mnie słyszy? Dzień dobry, witam panie redaktorze, dzień dobry. Witam serdecznie, bardzo miło mi pana gościć. Już wiem, że któryś raz w telewizji w Polsce.pl. I mam do pana... Bardzo miło. Mam do pana pytanie o sporym ciężarze gatunkowym. Pan prowadzi też taką grupę parlamentarzystów, grupę wspólną polskich i niemieckich parlamentarzystów. I chciałbym usłyszeć pana, może nam pan tutaj powie zdanie na temat takich kuluarowych waszych kontaktów. Pojawił się temat reparacji wojennych ze strony Niemiec. Pan rozmawia z tymi niemieckimi parlamentarzystami. Co oni o tym myślą? Czy sądzi pan, że oni przyjmują do swojej wiadomości, że Niemcy te reparacje zapłacą? Ja powiem w ten sposób. Ten temat pojawił się w przestrzeni publicznej tak bardziej w sposób nagłośniony stosunkowo niedawno w związku z tym, że pan poseł Arkadiusz Mularczyk złożył do Biura Analiz Sejmowych wniosek o ekspertyzę, która pozwoli nam prawnie ocenić. Oczywiście to nie będzie jedyna ekspertyza, my też chcielibyśmy korzystać z innych analiz. Czy jest na dzień dzisiejszy możliwe prawne dochodzenie tych reparacji wojennych? Bo zdania w tej sprawie są podzielone. Rzeczywiście jest z jednej strony tak, że w 1953 roku Polska Rzeczpospolita Ludowa nie zrzekła się w mojej opinii w sposób skuteczny reparacji, ponieważ po pierwsze zrzekła się ich wobec Niemieckiej Republiki Demokratycznej, po drugie nie zarejestrowała odpowiedniego dokumentu w ONZ-cie, a później brak jest jakichkolwiek dalszych aktów prawnych, na które można by się powołać jako na ewentualne zrzeczenie się reparacji, więc wydaje się, że to nie miało miejsca. Z drugiej strony stanowisko niemieckich polityków jest takie, i tutaj jest ekspertyza Bundestagu, z którą też miałem okazję się zapoznać, że traktat z 90 roku, traktat 4+2, był takim aktem, który przesądził o zrzeszeniu się odszkodowań. No i ja nie podzielam tej opinii, ponieważ trudno, żeby Polska w traktacie, którego nie była stroną, bo Polska, przypomnę, że nie była stroną formalnie tego traktatu, coś podejmowała jakieś decyzje, które jej interesu ściśle dotyczą. Więc jest tu niewątpliwie skomplikowany problem prawny do wyjaśnienia, temu służy wniosek o sporządzenie analiz prawnych. Natomiast no, rozmowy z niemieckimi partnerami na tym poziomie formalnym. No właśnie, ale ja marzę o tym, żeby pan poseł powiedział mi coś o tych nieformalnych rozmowach. Jak pan, no, zna pan tych ludzi, zna pan tych kilku parlamentarzystów, niektórych bardziej, niektórych mniej. Były na pewno rozmowy przy obiedzie, może nie przy ośmiorniczkach z nimi. I mnie ciekawi taka sprawa, czy oni biorą to pod uwagę. No znamy mniej więcej stan prawny. Jest jakaś dyskusja. Myślę, że argumenty są raczej po polskiej stronie. No także świadczy o tym fakt, że Niemcy są tutaj nieco izolowane od innych partnerów. Nikt ich nie broni. To jest ważny argument. No ale co ci ludzie o tym myślą, panie pośle? W Niemczech trwa w tej chwili końcówka kampanii wyborczej. Proszę też pamiętać o tym, że w zasadzie od kilku miesięcy mamy do czynienia w Niemczech w tej chwili z finalizującą się kampanią wyborczą. 24 września są wybory, więc dzisiaj żaden z niemieckich polityków, nie mówię już oficjalnie, ale nawet w rozmowach nieformalnych, nie będzie tutaj zbyt wylewnie, że tak powiem, przyznawał nam racji, nawet jeśli uważałby, że tak właśnie jest. Natomiast jestem pewny. A co mówią o rekord? Tak, a natomiast mogę powiedzieć tyle, że we wcześniejszych rozmowach, których prowadziliśmy przecież szereg na różne tematy trudne w relacjach polsko-niemieckich, bo na tym polega zmiana w dyplomacji w stosunku do poprzedniego rządu, że my nie rozmawiamy o sprawach łatwych, tylko rozmawiamy o sprawach trudnych, które są do załatwienia. Tych spraw w relacjach polsko-niemieckich nie brakuje. Jest Nord Stream, jest status, brak statusu mniejszości polskiej w Niemczech, jest kwestia nauczania języka niemieckiego i wreszcie jest kwestia nieuregulowania tych odszkodowań. I takie rozmowy ja wcześniej, zanim ten temat jeszcze stał się głośny, z niemieckimi politykami, parlamentarzystami prowadziłem. I tu muszę powiedzieć, że zrozumienie przez niektórych z nich naszych racji, czy też takie stanowisko, że ten temat nie jest tematem zamkniętym raz na zawsze, i w ogóle wśród niemieckich polityków, to muszę powiedzieć, jest znacząca różnica diametralna w stosunku do ich stanowiska, jeżeli porównamy to ze stanowiskiem polityków Platformy Obywatelskiej. Bo politycy
Platformy Obywatelskiej stoją dziś na stanowisku, że sprawa jest absolutnie definitywnie zamknięta i tak też działali przez 8 lat, że traktowali tę sprawę jako zamkniętą. Natomiast niemieccy politycy nie uważają, że nie ma katalogu spraw definitywnie zamkniętych, że dyplomacja polega na tym właśnie, że rozmawiamy o różnych tematach, również trudnych, które są niezałatwione, wymieniając argumenty, natomiast nie boimy się tych rozmów w imię poprawnych relacji. No właśnie. To byłby absurd, gdybyśmy się bali jakichś tematów tylko i wyłącznie dlatego, żebyśmy mogli przyjaźnie klepać się po plecach. No dzięki Bogu, że mamy bardziej asertywny rząd, to bardzo dobra wiadomość dla wszystkich Polaków. I cieszy mnie taka nuta, bo pan nie powiedział tego wprost jako osoba używająca języka dyplomatycznego, ale cieszy mnie taka nuta w tym, co pan mówi, że oni troszeczkę mają poczucie winy, że oni nie są tacy chłodni jak w oficjalnych wypowiedziach, że jest sprawą do wygrania. No trudno dziś powiedzieć na jaką skalę, ale proszę potwierdzić, czy ta moja teza ma rację bytu. Jest sprawą do wygrania, kwestia reparacji. I drugie pytanie od razu za tym, czy pan jest optymistą w tej materii? Ja uważam, że nie przesądzałbym, czy jest to sprawa do wygrania, ale jest to sprawa na pewno warta uwagi i warta tego, żeby z partnerami niemieckimi rozmawiać najpierw po wcześniejszym przygotowaniu się dobrym pod względem prawnym. Nie ma miejsca w dyplomacji na politykę zamkniętych szuflad, że są jakieś tematy zamknięte głęboko w szufladach i nie ruszamy ich tylko w imię dobrych relacji. To jest polityka, która poniosła fiasko i my takiej polityki nie będziemy kontynuować. W związku z tym poruszamy również tematy trudne. I tak jak mówię, to jest paradoksalnie, niemieccy partnerzy potrafią to docenić i rozumieją to, że trzeba również o tych sprawach rozmawiać lepiej niż opozycyjni politycy w Polsce te nasze racje, którzy nas krytykują no znacznie bardziej niż Niemcy, którzy mają rzeczywiście poczucie winy, przynajmniej część polityków, bo też nie mówmy o Niemcach jako całości. W Niemczech są różni politycy. No, są oczywiście tacy jak Martin Schulz, prawda? Są tacy jak Angela Merkel i są też tacy jak Horst Seehofer, premier Bawarii z CSU. To są różne spojrzenia na te problemy. My staramy się szukać jak najwięcej zrozumienia dla tych naszych postulatów w różnych opcjach politycznych. Pamiętamy, że socjaldemokraci byli naszymi przyjaciółmi w trakcie wchodzenia Polski do Unii Europejskiej. To właśnie z nimi Miller załatwiał te ostatnie traktatowe detale. No a dziś, w przededniu niemieckich wyborów, jak pan uważa, kto tutaj byłby dla tej sprawy lepszym partnerem? Czy obóz Angeli Merkel, czy może liberałowie, czy socjaldemokraci Schulza? No, gdzie mamy najbardziej przyjaznych stronników właśnie dla dobra sprawy odzyskania tych reparacji? Dzisiaj jesteśmy na początku tej drogi i myślę, że ten temat no, wymaga bardzo dużo pracy, bo on też został zaniedbany, nie był podejmowany przez szereg lat, prawda? Dzisiaj Niemcy też czują się w jakiejś mierze zaskoczeni tym, że ten temat wraca, ponieważ oni uważali i mogli tak uważać na bazie tej błędnej polityki zeszłego rządu, że to jest sprawa, na której tak naprawdę Polsce nie zależy. Jeżeli dzisiaj mówi się o tym, że przygotujemy analizy prawne, no to proszę zobaczyć, że po niemieckiej stronie również ktoś się obudził. Okazuje się, że jest ekspertyza Bundestagu. Niemieccy politycy również, że tak powiem, zaczynają się do tego odnosić. Ja sądzę, że tutaj w każdej opcji politycznej znajdziemy osoby, które wobec których będą większe zrozumienie, które rozumieją też tą skomplikowaną naturę relacji polsko-niemieckich, mówiąc bardzo oględnie. Ja mam kolegów w takiej grupie polsko-niemieckiej w Bundestagu i są tam posłowie wszystkich frakcji i oni zwykle prezentują znacznie bardziej propolskie stanowisko niż ich macierzyste frakcje. Za ich pośrednictwem i poprzez rozmowy z nimi ja próbuję, że tak powiem, no, rozsiewać te polskie interesy i to polskie stanowisko dalej. Myślę, że tutaj nie będę dzisiaj wskazywał, z kim nam bliżej, z kim nam dalej. Myślę, że praca jest wymagana w opcji od każdej, od CSU, które akurat w tych sprawach no, często było takie najbardziej sztywne, miało stanowisko, aż po frakcji Zielonych, z którą się w wielu innych politycznych sprawach nie zgadzamy, ale paradoksalnie w tych kwestiach bilateralnych relacji często znajdujemy dużo punktów wspólnych. No, moim zdaniem pana rola tutaj w takim lobbingu, ja bym powiedział, dotyczącym no nie tylko tej sprawy, ale polskich spraw wśród nieoficjalnym lobbingu wśród parlamentarzystów niemieckich jest niezwykle ważna. Pan ma tutaj, panie pośle, dużą bitwę do rozegrania, jak sądzę. Oby dla dobra Polski, oby skuteczną. Tak, to też postrzegam.
podzielam tą pańską opinię i tak widzę też funkcjonowanie mnie jako przewodniczącego tej grupy. I takie pytanie, jak pan myśli, bo moim zdaniem tą sprawę można by też potraktować jako swoistą rozgrywkę, no bo tak to jest w dyplomacji, tak to jest w ogóle w negocjacjach biznesowych, że stawia się coś bardzo dużego, co jest problemem, co jak pan też potwierdził, no, budzi pewne poczucie winy partnera, no a rozgrywa się dzięki temu, dzięki no znowu temu swoistemu mieczowi Damoklesa, rozgrywa się inne sprawy, może bardziej błahe, no ale też z perspektywy bieżącej istotne dla funkcjonowania państwa. Czy nie widzi pan takiej szansy, żeby też sprawę reparacji choćby w taki sposób rozegrać w naszych strategiach, w naszych może tutaj taktykach dyplomatycznych? Rzeczywiście ja wspominałem o tej strategii błędnej zeszłego rządu zamkniętych szuflad, tak ją nazywam, że są tematy nienaruszalne, które, że tak powiem, są nie były nigdy używane i było przekonanie, że po prostu nie należy. My z tą polityką zrywamy i im więcej takich właśnie szuflad, czyli takich grup tematycznych na stole mamy do dyspozycji i im więcej kwestii podejmujemy w rozmowach, no tym większa szansa, że tak powiem, że załatwimy różne trudne sprawy, jeżeli nie te najtrudniejsze, bo to też czasami się nie udaje załatwić wszystkiego, no to może się uda załatwić te na początek przynajmniej, które i tak od lat wiszą jako problem w relacjach polsko-niemieckich, ale wreszcie warto by na przykład w takich sprawach, choćby jak postęp w nauczaniu języka polskiego w Niemczech, uczynić postęp. Zresztą ten postęp już został uczyniony, bo tutaj dobra wiadomość jest taka, że w ciągu niespełna 2 lat naszych rządów, no bardzo istotny postęp właśnie poczyniliśmy poprzez presję w nauczaniu, w szeregu landów języka polskiego dla Polaków tam zamieszkałych. To jest bardzo duży sukces rządu w tych relacjach, ale walczymy o to, żeby, że tak powiem, było jeszcze więcej tej nauki języka polskiego. Jest mnóstwo problemów. Wiemy między innymi o sprawie tych kinderamtów, niemalże porywania, porywania polskich dzieci. Tych problemów jest dużo. No, miejmy nadzieję i tutaj trzymamy za pana kciuki jeszcze raz, że to wszystko się pozytywnie dla Polski potoczy. Ja już muszę kończyć. Bardzo dziękuję panu za dzisiejszą rozmowę. Wrócimy do tego tematu między innymi jutro w rozmowie o historii tych relacji polsko-niemieckich i prawie, jakie mamy do tych reparacji w rozmowie z profesorem Antonim Dudkiem. Panie pośle, powodzenia i oby polskie sprawy także dzięki pana kuluarowym zabiegom szły jak najlepiej. Proszę państwa, zostańcie z nami. Za chwilę porozmawiamy o tajemnicy zbrodni Jarosława Ziętary z redaktorem Telewizji Polskiej Krzysztofem Kaźmierczakiem. To osoba, która od lat zajmuje się tą wielką tajemnicą i straszną zbrodnią na dziennikarzu. Może dzisiaj usłyszymy kilka ważnych informacji, dowiemy się o kilku szczegółach, które przybliżą nas, bo to już 25 lat, proszę państwa, 25 lat od tej dziwnej, niewyjaśnionej zbrodni, które przybliżą nas do prawdy. Koniecznie oglądajcie, za chwilę połączymy się z Krzysztofem Kaźmierczakiem i porozmawiamy o zbrodni na dziennikarzu Jarosławie Ziętarze. Ta zbrodnia była w Poznaniu. A przedtem serwis, to już proszę państwa standard w naszym programie, serwis, który poda państwu najświeższe wiadomości. Do usłyszenia, bądźcie z nami.